Cześć, witajcie w katowickim schronisku. Chcę wam przedstawić Maxa. Jest to bokser, który ma 8 lat. Ma on problemy z wątrobą. Jest to psiak nieco chory. Kiedyś był już w sosnowieckim schronisku, gdzie został adoptowany, ale niestety później został porzucony. Z właścicielem nie ma żadnego kontaktu. Jak widzicie, bardzo chce się skontaktować z innymi pieskami. Poszukuje bardzo pilnie domu. Max źle znosi warunki schroniskowe, także bardzo szybko potrzebuje domu. Z ludźmi świetnie się dogaduje, także jeżeli chcecie adoptować tego maksiora, to kontaktujcie się ze schroniskiem. W opisie będą podane namiary na wolontariusza oraz na osobę, z którą warto się skontaktować, aby go adoptować. Jak widzicie, jest to straszna chudzina, więc potrzebuje naprawdę szybko domu. Jeżeli znacie kogoś, kto szuka takiego psa, to dajcie mu namiary na niego, przekażcie ten filmik dalej. No i zapraszam ogólnie do odwiedzania schronisk w waszej okolicy, aby adoptować takie właśnie super psiaki. Jest to kolejny nasz poszukiwacz szczęścia, więc zapraszam do adopcji i odwiedzenia strony schroniska. Cześć, witajcie w katowickim schronisku w poszukiwaczach szczęścia. Dzisiaj jesteśmy z Ciapkiem. Jest to 8-letni pies, który rok temu trafił do schroniska. Właściciel go oddał ze względu na to, że nie był w stanie już się nim zajmować. Ciapek jest bardzo przyjaznym psem, bardzo kontaktowym, lubi kontakt z ludźmi. Do psów niekoniecznie, także lepiej będzie się nadawał do domu, gdzie nie ma psów. Jednak to jest wszystko kwestia pracy. Jeżeli chcecie psa spokojnego, który lubi spacery, ale też no, dosyć szybko się męczy, więc taki 2-godzinny spacer bardzo mocno wystarczy. Jeżeli szukacie takiego psa, który właśnie jest spokojny, fajny, może mieszkać spokojnie w kojcu, najlepiej nadaje się do domu właśnie z ogrodem. Jeżeli możecie mu zapewnić dom, opiekę, to by było super. Ciapek potrafi podstawowe komendy. Tutaj możemy zaprezentować. Ciapek, dobrze, daj mapę. No. Momencik, tu się zestresował, ponieważ jego opiekunka odeszła i mnie właśnie nagrywa. Ciapek, super, dobry pies. Także jeżeli chcecie podać Ciapkowi pomocną łapę i podarować mu szczęście, to skontaktujcie się z osobą, która będzie podana w opisie pod filmikiem. No i przekazujcie ten filmik dalej do osób, które mogłyby dać Ciapkowi dom. Dzięki i pozdrawiam was z katowickiego schroniska. Cześć, witajcie w katowickim schronisku. Dzisiaj przedstawiam wam w poszukiwaczach szczęścia Rexa. Jak widać, fajnie się prezentuje do kamery. Także Rex ma 10 lat. Jak widzicie, totalnie po nim tego nie widać. Jest to pies nadal energiczny, żywiołowy. To, co potrzebuje, to po prostu dom kochający. Może mieszkać spokojnie na dworze, może mieszkać w budzie. Jeżeli oczywiście chcecie go do mieszkania, to myślę, że też będzie się nadawał. Do ludzi, do psów ma dobry kontakt, nie ma z tym problemu. Został oddany jakieś 4 miesiące temu, po śmierci właściciela. No także psiak naprawdę potrzebuje domu szybko, bo no, chyba jak każdy pies nie za dobrze sobie tutaj radzi. Ale tak jak widzicie, no, nadal jest to żywioły pies, nawet nie ma w ogóle znaków siwych włosków na pyszczku. Więc jeżeli chcecie adoptować Rexa, skontaktujcie się z osobą, którą znajdziecie w opisie pod filmikiem. Jeżeli chcecie innego psa zobaczyć, odwiedźcie schronisko w swojej okolicy, bądź zobaczcie w schronisku w Katowicach, jakie inne psiaki fajne czekają na was. Dobra, w takim razie przekazujcie to wideo dalej do osób, które mogłyby go adoptować, dać mu ciepły kąt. Dziękuję wam za uwagę, no i pozdrawiam serdecznie, hej!